A chcę bardzo, bardzo podziękować dla jednego. Dla jednego człowieka, że oszukał, że przywiezie to na węgla. Stonoga. Dla pana Stonogi. Ja pomogłem dla jego, a on tak się odwdzięczył. Dziękuję bardzo, panie Stonogo, że tak pan umiesz nie oszukiwać. Do więzienia go zamknęli. Znowu? No. Znowu zamknęli? Tak. Panie Stonogo, pan obiecał węgla. Może pan w więzieniu tym obejrzy ten mój film. Powiem tak, znowu panu pomogę wyjść z więzienia. Tylko najpierw pan z więzienia list do mnie i pomogę za darmo. Nie chcę od pana pieniążki, pieniążków. Nie chcę od pana węgla. Nie chcę nic. Zero. Bo pan oszukał mnie, okłamał. Ale ja dla pana pomogę. Pomogę, niech ludzie wiedzą, że jestem taki człowiek i przyślę do więzienia opłateczek, żeby pan ten opłateczek wziął w rękę, podzielił się z więźniami i tak dalej, żeby był szczęśliwy, wyszedł na wolność, chodził po wolności. I nie mów pan, że jestem zły, ale powiem panu szczerze, że nie spodziewałem się takiego kłamcę, oszustę, że ja sam pan powiedział na filmie, że nikt do mnie, policja nie ma nikt. No to co, Krzysiu, pobłogosław pana S., żeby w więzieniu było mu miło. Wiesz pan co, panie Stonoga, choć nie wart pan błogosławieństwa, ale powiem panu od serca swego pobłogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech pana szczerze Bóg, Maryja Przenajświętsza, Pan Jezus Nowy Narodzony, w tym roku i na tym roku 2020 życzę dla pana z całego serca dużo, dużo zdrówka, Bożego błogosławieństwa, a żeby pan czym prędzej wyszedł z więzienia, żeby pan nie widział tych krat do życia świętego, do życia swojego. No i szczęść Boże, panie Stonoga, dla pana i dla pana całej rodziny. Bóg zapłaci.